Rynek pierwotny czy wtórny? Odwieczne pytanie inwestorów, czy kupować lepiej mieszkania nowe, czy te z rynku wtórnego używane. No i tutaj jeden i drugi ma swoje wady i zalety. Rynek pierwotny, mieszkania nowe, w nowych budynkach to są zdecydowanie bardziej efektywne energetycznie rozwiązania, nowsze materiały, takie, które będą służyły przez lata i będą mniej kosztowały co miesiąc w ogrzaniu, utrzymaniu, eksploatacji. Jeżeli popatrzymy na nowe budownictwo, no to mamy spokój z remontami przez dłuższy czas, no i generalnie wyższy standard, dzisiejszy standard tego budownictwa. Jakie są wady? No trzeba się liczyć z tym, że kupując mieszkanie z rynku pierwotnego, trzeba będzie na nie poczekać, bo bardzo często kupujemy albo dziurę w ziemi, albo budynek w trakcie budowy. Trzeba się liczyć z tym, że przez ileś miesięcy sąsiednie lokale będą się remontowały, wykańczały, więc będzie głośno. Natomiast coś za coś. Jeżeli popatrzymy na rynek wtórny, zazwyczaj ten rynek wtórny, mieszkania tam są tańsze niż na rynku pierwotnym. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że trzeba dodatkowo będzie zainwestować w remont takiego lokalu, a później dokładać się w większych kwotach do funduszu remontowego po to, żeby części wspólne doprowadzić do aktualnych, dzisiejszych standardów. I teraz ta cena niższa na etapie zakupu, ona się bardzo szybko może wyrównać wyższymi kosztami eksploatacji w takich starych budynków. I teraz jakie mieszkanie wybrać? Gdzie kupić taki lokal? No zdecydowanie warto popatrzeć na rynek pierwotny, ponieważ koszty energii są coraz wyższe i koszty eksploatacji będą coraz wyższe. W związku z czym tutaj będzie to robiło zdecydowanie większą różnicę niż dotychczas. Energia elektryczna podobnież drożeje. Chyba że znajdziemy jakąś perełkę, na przykład mikrokawalerkę na polu mokotowskim,